Witam nas wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Piechol, witam w kolejnym odcinku z Grand Theft Auto Online i w dzisiejszym odcinku naprawdę challenge od najbardziej nadającej się do tego osoby, czyli challenge od Kuby Rozpruwacza zza oceanu, a challenge brzmi, uwaga, i teraz dlaczego mówię, że pasuje. Zabij 15 lub 20 prostytutek w 15 minut, używając wyłącznie noża. Więc jak najbardziej analogia do Kuby Rozpruwacza Jack the Ripper, seryjnego mordercy działającego na terenie Londynu w latach, no nie wiem, początek XX wieku może? Nie, chyba 1880 któryś, tak mi się wydaje. No w każdym razie jego ofiarą padło bardzo wiele kobiet pracujących w najstarszym zawodzie świata. No, że tak powiem, no nie złapali go do tej pory. Co prawda już na pewno nie żyje, ale kto wie, jak się dobrze trzyma. Nie inaczej, bo on był z tego, co podejrzewam, najprawdopodobniej lekarzem. Nawet można powiedzieć bardziej specyficznie chirurgiem, bo cięcia, jakie wykonywał na ciałach tych kobiet, były nad wyraz precyzyjne. Ale dobra, żeby wykonać tego challenge'a, muszę znaleźć właśnie jakieś prostytutki najpierw. A tutaj, no nie wiem, czy w tej konkretnej dzielnicy. Znaczy, pora dnia się zgadza jak najbardziej, bo one wychodzą tylko na światło dzienne, tylko w nocy. Czyli ładne światło dzienne, na światło księżyca, powiedzmy. No inaczej, no mają wyznaczone godziny pracy, no przecież nikt, no, chyba że takie przydrożne, to pracują w trakcie dnia, ale w sumie moment, czy one właśnie nie będą przy drodze stały? Kurczę, no nie mówię, że będą musiał gdzieś zajrzeć w jakiś poradnik, gdzie najczęściej można spotkać prostytutki w Los Santos. No wiem, jakby co, mogę później pójść do klubu Trevora i tam urządzić rzeź. Ale dobra, ale 15 minut, no właśnie, i tyryryry, tyryryru, a tu czas biegnie, a ja nawet prostytutek nie mam. Ale pewnie Kuba rozsądzał, żeby się nie obraził, jakbyśmy, że powiem, z timerem wystartowali dopiero w momencie znalezienia jakichś pań pracujących w zawodzie, nie? No dobra, dziwek, no już nazywałem je dziwki po imieniu, no dobra, no. Sprzedają się za pieniądze, no. Nie wiem, no chyba niżej upaść nie można, czyż nie? No. Więc dobra, ale tak, mózg znowu strzepany przez muzykę. Nie, tam ta pani, która przychodziła, ta obdarzona wielką tuszą, to na pewno nie pracowała w zawodzie. Ale moment, właśnie. Nie, no przy autostradzie na pewno nie stoją. Dobra, odbijmy tutaj w prawo. O nie, to jest klub jakiś. Nie. To jest klub koneserów w Łodzi. O to mi chodziło. Taki prywatny klubik, coś jak golfowy. Gdzie naprawdę nie trzeba umieć dobrze grać w golfa. Chodzi o to, jakich ludzi się tam poznaje, jakich się spotyka. No dobra. No ale tutaj też chyba nie. Oj, choć moment. Nie, sorry. I troszeczkę chudsza była od tej poprzedniej, ale i tak nie wydaje mi się, żeby ona pracowała. No chyba, że wyśnujemy takie małe przypuszczenie, że każda z nich to... No, nie, lepiej nie. Bo się 30% moich widzek, to znaczy widzów, ale w sumie 30% określając precyzyjnie, to już będą widzki. Widzowie forma żeńska. Kobiety, dziewczyny, koleżanki. No właśnie. Więc nie chciałbym ich obrazić, nazywając każdą kobietę tutaj prostytutką, ale... No dobra, ale chyba dzielnia jest... Spoko, choć nie, no nie podejrzewam, żeby ktoś przy swoim domku rodzinnym chciał mieć stojące prostytutki, choć w sumie to byłoby nawet wygodne. No chyba, że się mieszka z żoną. To nie. Wtedy zdecydowanie nie. Nie, ale gdzie ja wjechałem? Tutaj na pewno nie znajdę żadnej nadającej się pani. No kurczę, dobra, nie, muszę wejść w mapę. No nie, no na plaży. Ej, słyszeliście taki pisk? Taką trąbkę? To jak z filmików PewDiePie'a prosto. Nie, ale dobra, no gdzie? No jakaś taka, no tu gdzieś może. Kurde, szukaj wiatru w polu, nie? Dobra, jakaś murzyńska dzielnica tam stoją. Tam ludzie naprawdę muszą wiązać koniec z końcem, więc pieniążki są ważne. Mały Seul, La Puerta, no nie jestem w sumie daleko stąd. Dobra, cofnijmy się po prostu. Ej, nawet dobrze się ustawiłem. Ha. Dobra. Tutaj ładnie w prawo. Ja w ogóle też mam, wydaje mi się, że odpowiedni strój do wykonania tego challenge'a. No musiałem troszeczkę wydać w Ponsonbis. Tym razem już nie w Suburbanie. Jakoś udało mi się trafić. No nie, no, ale w dalszym ciągu tam, gdzie jadę, kurczę, to nie jest to miejsce. Ale przy okazji waypointem wyznaczyłem sobie jakiegoś innego gracza, tylko że mam włączony nóż, więc samochodu go nie trzasnę. Ewentualnie mogę wysiąść, ale nie, to na pewno nie jest prostytutka. No i widzisz, Kuba, naprawdę, i teraz musimy się po prostu mówić, że 15 minut wystartuje, dopiero jak jakąś znajdę. No bo już chyba zbliża się dzień i nie zapowiada się, żebym w trakcie tego całego dnia jakąkolwiek znalazł.
Ej, dobra, klub Trevora. I liczymy na grube respawny. Choć to było. O, skręcił. I ma nagrodę teraz za siebie, daję. Wiecie co? Zawalczmy. Tak jak mówiłem, konto wyczyściłem. 48 dolków mi ledwo zostało. Więc tak, co ja tu mam i czy mogę strzelać? Dobra, SMG. Spoko. No jak widzicie, też ocelota swojego używam. Po raz pierwszy chyba. Może już któryś raz nawet. Nie policjantów. Gdzie on je... shit. Niedobrze. I właśnie chyba zablokowałem ocelota przy okazji. Ja wyjadę tutaj jakoś może... Nie! Dobra, abandon ship. I przy okazji pokażę wam nakrycie głowy, jeżeli takowe będzie. Tak jest! I co przygotowane? Nóż. No ja byłem gotowy do tego challenge'a. Byłem nawet bardziej niż gotowy. O kurde, nie. Może nie, patrz prosto w kamerę. Ja rozumiem, że mamy wykonywać bardzo brutalne, okrutne rzeczy. Nie no, teraz można sobie wpisać w internecie Kuba rozpruwacz i wyskoczy pewnie zdjęcie jednej albo nawet kilku z jego ofiar. Te zachowane. No ewentualnie szkice, jakieś malunki policyjne też. No bo przypominam, 1880 któryś rok. 88, bo to jest, że naprawdę, no nie jestem pewien. No ale aby co, możecie sobie to sprawdzić przecież. No, ale kurczę, tu idzie są jakieś dziwki. Moment, a może można po jakimś zadzwonić? Ej, moment. Wiem, że nie jest mądre nigdy stać... tutaj może jakieś znajdę, nie, to jakieś Japanese hentai. Czy co, nie, chyba zły, ale nie wiem, może... Nie, na pewno prawdziwych adresów stron nie będę wpisywał. Oj, nie. Jeżeli ktoś liczył na jakąś podpowiedź z mojej strony, to nie. Niestety nie mogę sobie na nią pozwolić. Chyba, że w prywatnej wiadomości. I też tylko z zasłyszanych opinii, a nie z osobistych doświadczeń, oczywiście. Tego chyba nie musiałem nawet mówić na głos. Nie, no dobra, ale już, kurczę, naprawdę, w trakcie diatonu nie stoją. Więc co, może... Bo w sumie nie wiem, czy Kuba rozprowadzi same prostytutki. Wykroju. Co się wykroju? Jak to brzmi, jak ja jestem bezczuły. Nie czuł. Bez uczuć. O, tak miało być. Ach, nie no, ale może wszystkie skąpo odziane panie, powiedzmy. No i wtedy bym... Aha, super, pięknie. No coś się dzieje. Coś dzieje się niedobrego. Dobra, jak wygląda skradający się. Skradająca się super lama z nożem. O, troszeczkę strasznie. Troszeczkę strasznie, dobra, uciekajmy. Sam się przestraszył. Nie, fajnie, ale zniknęły wszystkie pojazdy, chyba będę musiał zmienić sesję. Ktoś pewnie jedzie czołgiem. To teraz przypatrzmy się, czy gracze zaczynają szybciej wychodzić. O, ktoś tam czymś lata, jak miło. Jak bardzo miło, ale nie, ale serio, chcę sprawdzić już ten nóż w akcji. Jak? Co tu jest napisane? Police and thieves in the street. No dokładnie, zawsze. Ej, ale właśnie, tu jest LSPD. Ej, moment, ja tu nigdy nie byłem. Obey and survive. Ja nie wiedziałem, że oni mają taką dewizę. Nie protect and to serve, tylko obey and survive. Ale maksyma dobra. Jak dla policjanta, który ceni sobie bardziej swoje życie niż życie ludzi, których ma chronić. Czyli no niesłużbiste. Znaczy nie kogoś kierującego się zasadami moralnymi i swoim własnym kodeksem etycznym, tylko po prostu ma na celu po prostu pracę do szybkiej emerytury, bo co, no spójrzmy prawdzie w oczy, policjanci idą troszeczkę wcześniej na emeryturę niż przedstawiciele innych zawodów, no ale też jaka to jest odpowiedzialność, jakie to jest niebezpieczeństwo. No i też powiedzmy sobie szczerze, że zarobki nie są aż tak duże. No chyba, że ktoś bierze w łapę. No, czego osobiście nie pochwalam, ale też nie neguję w 100%. No przepraszam bardzo, ci ludzie poświęcają życie, więc niech sobie przynajmniej godziwie zarobią. A jeżeli to naprawdę nie jest coś w stylu, ej, zabiłem tego gościa, ale jak dam ci tutaj powiedzmy 1000 złotych, to nikomu nic nie powiesz, nie, panie policjancie? I on się godzi, no to nie. Śmierć frajerom, takich to zakraty. Okej, ale jak ktoś naprawdę, nie wiem, powiedzmy, został przełapany na drobnej kradzieży, policjant go złapał, tamten widać, że ryczy, no ogólnie obraz nędzy i rozpaczy. To już nawet bez łapówki można puścić takiego, bo pewnie się nauczył. A to głównie do dzieci się odnosi, no ale dorosły tak robi. To fajnie też troszeczkę przykręcić śrubę, nastraszyć dołek jakiś, 48. Nie, dobra. A to gadam, bym był policjantem, tak naprawdę nie byłem. I chyba nawet nie zamierzam nigdy być.
Nie, no tutaj może jakąś znajdę. Tutaj inaczej, tutaj mógłbym wywozić zwłoki tych prostytutek ewentualnie, no. Ej, moment. Ej, to jest miejsce misji w singlu, gdzie stały, więc... Ej, no może się przyczaję. Tutaj. Tylko właśnie, moment, tylko teraz się wycwanie. Bo może na innym serwerze trafię na inną porę dnia, a tutaj widziałem w opcjach odrodzenie i w ostatnim miejscu losowo czy garaż, ostatnie miejsce. Aha, ale odrodzenie, moment. A start gry? Myślę, że o to chodzi. On teraz zmienił sobie sesję i wystartował dokładnie tu. Ej, dobra, ktoś tam czymś lata. O, rzesz! No, nie anihilator może. Może nie anihilator w tym konkretnym przypadku, kiedy ja chcę sobie grzecznie przeczekać te ciężkie chwile. Ej, dobra, moment, ale co, mam? Jakieś przylepy? Mam. Cholera jasna, dobra, zniszczcie. Dziękuję bardzo. Ginie. Niko, 21987. Kurczę, policja mnie goni. Nie, ale fajnie, że teraz mogę stawać w szranki nawet takim beznadziejnym samochodem. Z takim świetnym helikopterem, jakim jest Annihilator. No sorry, no on jest szybki, dosyć, zwrotny też dosyć, ale ma dwa zamontowane minigany, które robią różnicę w stosunku do innych pojazdów. Zabije mnie, nie? Aha. Zadziałał jego auto-aim. Kurde, ale szczerze, to zupełnie czego innego potrzebuję. No właśnie, odzyskaj ten cylinder. Wyglądasz totalnie jak jakieś totalne bezguście. Nie, dobra, ale moment. Powiedzmy, że tam wypatrzyłem tą dobrą ulicę. Teraz może zobaczę mój krzyżyk na mapie? Nie, nie zobaczę go. Oj, ten pewnie celuje mój cylinder ze snajpy, więc ja takową też wyciągnę. Już nawet zapomniałem, gdzie one są. Na dobrą sprawę. Okej, tu schowajmy się za kolumienką. Dobra. I mogę go spróbować wypatrzeć zaraz. Gdzieś tam w dole. O, nie, znak. Ale też zginie. Chyba oprócz niego jeszcze nikogo nie zabiłem w tym odcinku. Kurczę, a miałem od 15, nie wiem, 15 albo 20. Znowu nie dość, że dajesz mi, Kubo, rozprówaczu zza oceanu przedział jakiś, tylko 15 albo 20. Tak jest dokładnie napisane. Ach, więc ja będę celował oczywiście 15. Ale dobra, deszczowa pora jeszcze, dajcie mi mgłę, dajcie mi noc. No, londyńskie ulice i prostytutki i będziemy klimatycznie super pasować. No dobra, jeszcze może z nożem. No, ale kurczę, no nie znajdę żadnej prostytutki. Może naprawdę jest jakiś numer. Kurczę, bym miał własne mieszkanie i w mieszkaniu miałbym panią, która by do mnie przychodziła regularnie. To wtedy... Może bym czekał na jej... Albo 15 razy po prostu po nią dzwonił, albo czekał na jej respawny, jeżeli się respawnuje. Okej, dobra. Auto zaczynają znikać. Więc pozwólcie, ale zmienię sesję szybko. Czyli wejdziemy sobie w start, wejdziemy w online i odszukamy nową sesję. Po prostu. Zaraz wracam. No dobra, jesteśmy i tak podejrzewałem, no nie w tym samym miejscu co zwykle, czyli w garażu, tylko tutaj, gdzie stałem. Świetnie, miejsce jest idealne, pogoda dalej niezmienna. Którą mamy godzinę? 10:23, czyli pogoda jeszcze zdąży się zmienić 5 razy. Ej! No! Fuck, to mógł być Karin Sultan. Ale to też. W sumie. Oj. Yes! Woohoo! AVP 919. Mam nadzieję, że jesteś zadowolony. Cholera, jadę to tylko odwieźć. Do garażu. Ej, nie, naprawdę teraz gram trzymając pada w uniesionych nad głowę rękach. No fanfary, hura, hip hip, hura, dosłownie, nie, świetnie, dobra. Cholera, jasna, szybko garażyk. Jeszcze ktoś mi tutaj rozwali, no. Nie, tam jest jeden, a tylko jeden gracz. Dobra, jak się nie odwróci i nie wypali do mnie z działa czołgu na przykład, to powinno być dobrze. Ale jaki fuk, już po challenge'u co prawda, no ale ej, udało się, tylko teraz coś będę musiał wyrzucić z mojego garażu. A i sorry Kuba, chyba się z tym challenge'em pożegnamy aż do następnego odcinka tylko, ale spokojnie, spokojnie. Jest na tyle adekwatny, tak mi się podoba. Nie sama jego treść, nie to, że muszę zabijać prostytutki, no bo no, nie wiem, czy ktoś to może lubić, tak po prostu. Że ej, wiecie co, w sumie lubię sobie zabijać wirtualnie prostytutki nożem, z cylindrem na głowie, coś a la Kuba rozpruwacz. No nie, no coś nie chce mi się w to wierzyć, ale... No ale ta pogoda!
Jeszcze wszystko się zgadza, jeszcze wszystko jest możliwe. Dobra, spokojnie podejmiemy tego challenge'a, na pewno jeszcze w następnym odcinku. Poszukam tych prostytutów tutaj, no nawet nie zabiłem jednej, muszę chociaż jedną capnąć. Ach, dobra, ale jest garaż. Już bardzo niedaleko, gracz właśnie chyba daleko, więc dobra, on mi nie zagraża. Oj, że ominąłem wjazd, tak się podekscytowałem. Jak standard Merka. Z gangu krów chyba. Albo to jest podwójne V. Nie, raczej tak było, ale może to różnie za dobrze znaczyć. Kał. Krowę. Muuu. I ciągnięcie za wymiona. Garaż jest pełny. Tak, a już wiem co wyrzucę. Ej, co? Co? Co ja teraz? No. Red Loader. Nara. Tak. Proszę bardzo, Karin Sultan stoi w moim garażu. Więc AVP zaległe. Challenge completed, ale nie będę robił specjalnego szyldu, bo niestety tamten challenge został sfailowany. Nie zmieściłem się w limicie czasowym. No ale wreszcie jest. I teraz serio? Nie wiem, co widzieliście. Ale nie, dobra, sorry. Jest ładny. Jest naprawdę ładny. A na przykład mój Ocelot też był ładny. Sanchez jest ładny. Legie jest ładne. Vaca. Gauntlet? No, nawet ten BMX. Ale no, dobra, w sumie... Sultan jest ładniejszy od BMX-a chociaż. No dobra, wychodzimy. I jaka pogoda? Pogoda londyńska iście. O nie, coś tam się przejaśnia niestety, widzę. Szkoda. Ale w sumie jeszcze do klubu ze striptizem. Ale nie, no moment. Czy w klubie ze striptizem w ogóle nie pracują tylko tancerki, a nie prostytutki? No moment, jeden koleś na serwerze oprócz mnie. Nie, sorry, już dwóch. Sewa, ziom! Ej, witam! Ktoś tutaj wreszcie zaczął grać w Grand Theft Auto Online. Mam nadzieję, że za niego nie jest ta nagroda. Ej, no kurczę, chyba właśnie za niego. Ej, dobra, moment, ale to jest drugie auto. A tam jeszcze w challenge od AFOP 919 odnośnie Sultana było coś o ulepszeniu samochodu. Niestety nie mam za co ulepszać, więc po prostu sobie sprzedam ten samochód, bo to jest chyba ten najdroższy z Jeepów. Ej, i betoniarki nawet jeżdżą? Tego jeszcze nie było, tego jeszcze nie było. Dobra. I pociągi nagle przejeżdżają. Ej, wszystko się zgadza. Ale dobra, to w następnym odcinku podejmiemy próbę wykonania challenge'a od Kuby rozpruwacza zza oceanu, czyli zabicia 15 prostytutek, no bo już umówmy się już teraz na wstępie, coś już mówiłem to wcześniej, ale powtórzmy to, będzie to 15, jeżeli już, bo coś nie chce mi się wierzyć, żebym znalazł, nie wiem, jakąś chmarę prostytutek, które będą swobodnie mi pod nóż podchodziły, no nie wydaje mi się. Dobra, 7000 zawsze fajnie wspomoże budżet. Dobra. Teraz tak, no kurczę, Seba ma za siebie nagrodę. Ale nie chcę, żeby nasze pierwsze spotkanie polegało na tym, że go zabiję, więc... Chyba będziemy musieli sobie przystopować teraz. Spokojnie wpłacić pieniążki na konto. Op. Ej, nie, tutaj, dokładnie. 6926. Co da mi w sumie już? Nie, jeszcze niestety nie, 7000. A ile jest za Kubę? Znaczy za Sebę? Sorry. Ej, dobra, ale przynajmniej, skoro to jest nasze pierwsze spotkanie, to się przywitamy oficjalnie w odcinku. Seba na pewno się ucieszy, bo pewnie będzie to oglądał. Siema! Witam. Haha. Dobra, jedziesz sprzedać, rozumiem. Tak? A w ogóle, dobra, przyjrzyjmy się, skomentujmy. Dobra, jedź sobie, sprzedaj. A, chcę, żebym wsiadł z tobą, tak? Tylko ja zaraz będę kończył odcinek, Seba, akurat. No ale dobra, gdzie zdążysz mnie zawieźć, tam pojedziemy. Niech będzie. No zobaczymy, no podejrzewam, że to nie jest twoje osobiste auto. A może właśnie jest, choć nie, druga maska sugeruje, oj, że masz troszeczkę więcej pieniędzy niż tyle, żeby sobie pozwolić tylko na taki samochód. O, moment, a to jest mój Ocelot. Dokładnie, to co przed tobą, oj, widzicie te lagi? Co prawda ja uploaduję odcinek, co prawda, ale też może z sobie strony troszeczkę jest... Zamulone to łącze, bo naprawdę jeździsz w niespotykany sposób, Seba. Naprawdę niespotykany. A, dobra. Ale okej, zaraz będę musiał wysiąść. Tylko teraz to trzeba zrobić tak, żeby jemu nie było przykro, że zginę. Dobra, czyli na przykład tutaj. Okej. Oj, ale też troszeczkę mi to zajęło. Nie zginąłem. Ale okej, można zrobić delikatną przymiarkę przed następnym odcinkiem. Ona już ucieka? Czy ona już ucieka? Powinna. Dobra, dyn. Ej, skradaj się. Dyn. No, czemu tak wolno, on jedzie szybciej? No przecież. A, dobra, nie, trzeba ją gonić. Dyn. Bam!
Jack the Ripper and the Kicker przez chwilę, o bardziej kopnięcia. A, dobra, nie, run like hell, schowajmy się troszeczkę, choć w sumie policja mnie, no właśnie, już mnie ścigają. Nie, dobra, schowajmy się tylko tu. Przecież Kuba rozpływacz pozostał niewykryty. I dobra, i pożegnajmy się i skończę w tym miejscu ten odcinek, kochani. To trzymajcie się, do usłyszenia w kolejnym odcinku. Pozdro, cześć, hej!